Witam Was w 46. epizodzie Skatecastu. I na początku tutaj bardzo dziękuję za bardzo pozytywne tutaj przyjęcie yy, rozmowy z Dixonem. W ogóle Dixon też, że tak powiem, za młody to chyba taka moja wielka inspiracja była. Dostałem trochę wiadomości od was, że jedna z najlepszych rozmów, jakie tutaj się odbyły, jednocześnie mogę też powiedzieć, że przykują mi się kolejne rozmowy po tym epizodzie z Dixonem właśnie rozmawiałem z paroma osobami i są bardzo chętni na rozmowę. Jedna osoba, która będzie pod koniec marca u mnie, bo Teraz nie, no nie mogę zdradzić, czym się zajmuję w tym momencie. Dowiecie się le za lekko ponad miesiąc. Będzie u mnie i też pisaliście o tego gościa. Więc czekajcie. W opisie macie link do Instagrama. Obserwujcie. No i co? Najważniejsze, nie? No, like, sub na kanale, bo to ważne, żeby was nic nie ominęło. A no, po tej rozmowie też trochę subu wpadło. Także ja dziękuję jeszcze raz Dixon za rozmowę. Bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. I mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś gdzieś na stricie. No dobra, więc newsy. Zacznę od newsa. Kolejna firma deskorolkowa powstała w Stanach. Two Cent Skateboards. Dwa centy. Serio. Ryan Dyson założył firmę i tak ją nazwał. No ale tak na poważnie. No to, czemu taka nazwa? No to będzie źle się kojarzyło. Już widziałem parę komentarzy w internecie, że to jest straszna nazwa i nie wiem w ogóle skąd taki pomysł się wziął na taką nazwę. Nie wiem, no Chyba lepiej będzie to zmienić i też ktoś pisał, że Czy ta firma skończy jak Sandlot Times Dobrze w ogóle mówię Sandlot Times Chyba tak Firma Ryana Szeklera. Nie wiem, Ryan Disenzo, Ryan Schickler, samo imię Nie wiem, no też już No nie rozumiem w ogóle tego Sandlot Times Więc coś czuję, że to może to, to Skateboard skończyć tak samo, no. Prędzej się skończy niż się zaczęło, nie? No to, Ta nazwa już <grystanie> zniechęca. No ale pomyślcie sobie, kto mógłby być w teamie? Mm? No właśnie. Nie ma pomysłu nawet na team tutaj tak się zastanowić, no. Dobra, to jest, to jest dziwne coś. No ale teraz przechodzimy do dobre, dobrego połączenia. Palace Skateboards w kolaboracji z Trasherem. <grywa> Rewelacja! W kolekcji mamy kurtkę, bluzy, czapki zimowe, czapki z daszkiem, koszulki i torbę podróżną taką ręczną, jeszcze z mocowaniem na deskę. Te torby Duffel się nazywają, jeśli dobrze pamiętam. Także to połączenie, no, pisane Palas w czcionce Trashera. Rewelacja! No nie będę ukrywał, no tutaj akurat jaram się strasznie, tylko też mnie akurat ciekawią ceny, czy po prostu to wszystko nie wiem, trashery, ile teraz kosztują koszulka z... Ze... Poczekajcie chwilę. No ja widzę nawet tutaj za 180 zł No ładnie. No fajnie, super, świetnie. Wow. To co, to... Liczmy teraz 400 za taką koszulkę. No dobra, mniejsza z sceną. Powiem gdzieś święty. No nie będę ukrywał, to się jarał strasznie. Jak nie wiem jak to mówić weekend. Gdzieś czytałem, że to się wymawia weekend, że to jest. WKND skateboards. To jest skrót od weekend. Więc. W weekendzie Pro został e, Tanner Burziński. też mam nadzieję że B burziński Bruzin no <grywki> został Pro i tylko tutaj mogę powiedzieć w końcu no w końcu no po tym ostatnim filmie już który z swoją drogą mają minie rok od premiery tego filmu i no nie był pro, no też się pojawiał dość często w montażach, także gratuluję. I tyle. Kelvin Hefler, też mam nadzieję, że dobrze wam nazwisko. Heffler się pisze. Dostał pro model buta w Kariumie. I... Z jednej strony Kariuma niby fajna na no, ten model Katiba, no, czarne, y, kolorystyka Black Gum. Ja bym przygarnął chętnie, więc jak ktoś tutaj z Kariumy Polskie słucha i nie wiem, no, chcecie mnie wesprzeć, to rozmiar buta 46. Chętnie bym sprawdził, ale widziałem promodel Kelvina. Nie do końca w moim stylu. No, ale no, też opinie chodzą... O firmie różne, że jedni gadają, że niby te buty są wytrzymałe, drudzy zgadają, że te buty do niczego się nie nadają. Że, nie wiem, no, dwóch jakichś gości sobie założyło firmę, którzy odłożyli hajs, bo pracowali w jakimś biurze. No nie, mieli zajawę, mieli kasę, zrobili firmę. No spoko, no nic mi do tego. Fajnie, że im się udało. To, że kiedyś czytałem, że kupują deskorolkę. Proszę Was, kto w Stanach, jakie firmy teraz nie patrzą na hajs? Nawet miałem ostatnią rozmowę z jednym ze starszych znanych skate'ów w Polsce, który też mi mówił, że każdemu wystarczyłoby zaproponować trochę kasy, to każdy by się zgodził. A mam wrażenie, że po prostu, jeśli byście dostawali pełno rzeczy, no byście nie musieli martwić się o sprzęt i jeszcze dostać na to za to kasę żeby tak sobie godnie żyć przez cały miesiąc to no, każdy by się zgodził już by nawet nikt nie zwracał uwagi czy to jakaś firma co ma nie wiem, sklep w galeriach czy to po prostu nie wiem no jak tutaj jest przykład Kariuma no no nie robi to nie po prostu ale mówię ja bym sobie właśnie sprawdził Kariumy, no chętnie, mimo że ja tutaj, wiadomo, wyznawcą jakiejś firmy obuwniczej jestem. <grywy> Lakaj like or die, No ale dobra, no Kariuma dla mnie, ok. Tymek Szczuka, trenerem kadry jurorskiej Polish Skate Federation. Tymek, gratuluję. No z, też ze swoimi trikami, no bęger. No i co? i Szczerze mówiąc, no trochę o Tymku zapomniałem. No nie będę ukrywał. No tak... Cicho jakoś o nim. Ale... No... Tymak również tutaj zaprosił na rozmowę. Jeśli tego słuchasz, a jak nie, to... Wyślijcie mu to. Jak posłucha. I niech się odezwie. Tyle. No dobra, i ostatni newsik. Tutaj... Mój lokalny toruński, jak widzieliście już, Krzychu Centor Pietrowicz był u mnie gościem i razem ze swoją żoną wypuścili dwie deski, deski super, tutaj mają swoją prac pracownię, Brzoza Polarna się nazywa, zapraszam serdecznie i wypuścili właśnie dwie dechy, Krzychu już w tamtym roku wypuścił jeden swój yy, model deski z tego co wiem to tam mają takie plany zrobić taki mały skate -shop. u nich w sumie też możecie rzeczy deskrolkowe kupować części także super no ja im życzę jak najlepiej bo to są naprawdę bardzo mili ludzie bardzo ich lubię pozdrawiam serdecznie bo mówię to są tacy ludzie że pójdziecie tam to, nawet jak będziecie ich widzieli pierwszy raz, to będziecie mieli wrażenie, jakbyście się znali już parę ładnych lat. Także Maria i Krzychu pozdrawiam Was z całego serca. Ciekawostki, proszę Państwa, no dwie ciekawostki. O jednej już pewnie się domyślacie, ale to zaraz. Pierwsza to jest montaż, który nazywa się BOFFA. Jest to montaż, który trwa lekko ponad 12 minut. Jest nagrywany w, w Kanadzie. Więc kurczę, no, ja też jestem jakimś ogromnym fanem kanadyjskiej deski. Już od, nie, bo od początku mojej jazdy. Nie, nie ma tam Weida Sarwo, Są w ogóle goście. W ogóle nikogo tam nie znam. Ale mówię, no to jest Kanada. Jest to dobrze nagrane. Polecam serdecznie. A druga ciekawostka, no jakby inaczej, coś o co was pytałem już na Instagramie. Zrobiłem ankietę i net, chcecie epizod Primitive Daydream, więc drugi raz będę oglądał. No i ogólnie mój plan jest teraz taki, że. Zamykam się na dwa dni w chacie i nagrywam parę już obiecanych epizodów i o tych filmach desk bo też obejrzałem sobie ostatnio trzy stare filmy tak powiem to jest to Alien Workshop, Photosynthesis, Toy Machine, Welcome to Hell i Blind Video Days. Wydaje mi się, że Blinda chyba w ogóle pierwszy raz w życiu obejrzałem. Ale jeszcze Wam coś powiem. We wtorek spotkałem takiego starego ziomala. On tam kiedyś jeździł na desce. Tam jakieś nie wiem. Z 20 lat temu. I mi opowiadał, że w ogóle jego ulubionym filmem, filmem deskorolkowym, i nadal uważa, że to jest najlepszy film deskorolkowy, jest film, który ja widziałem raz w życiu. York Mixtape. I ja pamiętam, że nie mogę sobie przypomnieć, właśnie czy przez cały film, czy tylko w jednym przejeździe yy, było tak, że leciał rap, i były yy, wycięte urywki z teledysku, chyba Basta Reimsa, i te właśnie wstawki do przejazdu były, że wiecie, że le leciała piosenka. I w pewnym momencie jest teledysk tego, i ten, te. potem są triki, no takie wstawki. I tylko właśnie nie pamiętam, czy to był jeden przejazd, czy przez cały film. No, pff, chyba z New York Mixtape też muszę sobie odświeżyć, Więc nie wiem, przez najbliższe trzy tygodnie będziecie dostawali. Ej, no, nie wiem, czy chcecie dwa, czy trzy epizody, bo to, co już tutaj też od dwóch tygodni gadam że będą, będą, a jedynie co to rozmowa wjechała. No ale dobra, no, dawajcie znać, net pociśniemy sobie tutaj trzy epizody, byśmy zrobili nie poniedziałek, czwartek, jak mówiłem, chociaż teraz właśnie w tamtym tygodniu tak wypadło, że wtorek i piątek był. No ale jeśli tego tutaj słuchacie w poniedziałek, to byśmy sobie, ty, o, dajcie znać właśnie, to sobie zrobimy tak, że poniedziałek, środa i piątek, bo wjechał epizod i montaże i na początku chcę tutaj pozdrowić mojego zimala Michała Przekotę, który jest w ogóle największym fanem tego gościa, bo nie wiem, bo takiego fana to nie znam. Carl Karl Carl dla <laughs> LaVenture, Switch Oli przez barierę z wybitki Switch Frontside Flip to jest też jakiś w jego wykonaniu niesamowite. No i backside Switch front Frontside Out. Kickflip podchodniki pod Nozbong tu fakey, Też na jakim stojaczku i ten jego niesamowity Switch Frontside Flip. I, no i backside heel i Switch heel na flacie. Frontside 180 na chodniczek. Switch Oli pod 6 schodów i Switch Trója. Również z 6 schodów. Switch 3. Karl też ma piękną, i jeszcze Switch trójeczka na flacie, Frontside Hill z, z, z wybitki przez barierkę. Switch Oli przez rurę i jeszcze przez kolejną pionową rurę, switch backside five na murku, kolejny switch Frontside Flip. Idealny, <grym> Oli na mureczek, i noli Backside Flip z mureczka, jeszcze przez ławkę i. Przejazd zakończony Switch Helikem. Więc. Ja tutaj net od Michała usłyszałem, że ludzie mają dosyć. Karla i że za dużo go. Ale. jak dla mnie. Karl jest spoko. Mówię ten Switch Frontside Flip. Coś pięknego i Switch Troja. Możecie sobie sprawdzić jeden taki montaż na Instagramie sprzed dwóch lat u Karla. Gdzie jeździ w czerwonej... w czerwonym kruneku. Tam robi taką swój strój, Że po prostu... No to jest poezja Kolejny montaż jest to... Ride Weekend Trip Pojawił się na Place Magu Na początku na flipek I z góry na krawężniczku Na trawie 50 Bardzo fajny spot Front szowicik. Na flacie triczki też nieudane. Front tail, front five o deska wpada do basenu. <noise> Największy przypływ zawsze. Wpadła wam kiedyś deska do wody? Mi na szczęście jeszcze się nie zdarzyło, i mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Zawsze uważam. Jak dziś byłem na jakimś spocie, gdzie właśnie była jakaś fontanna, czy basen, to przeraża mnie. <noise> Loli frontside flipek z murka, kick flip z murka, oli przez śmietnik i nie, to nie jest śmietnik, ale jeszcze backside przez jakiś pachoł, no slide i frontside 270 na switch, frontside no slide, mega triczek, frontside no przez długą ławkę i frontside 5 o przejście na switch backside Cruxa, frontside tail side, frontside flip out. No comply backside big spin flip. Coś pięknego. Front side przez rurę w bank. Front tail na banku. I27 na. Hurricane? <laughs> backside blindslide. slide. 27 out. Noli backside 180 na banku. Faki backside big spin na banku. Noli backside flip na banku. Mam trochę problemy z tymi trikami sto, ze 180 na bękach. Nie wiem. hill Hilflip, przez gapik. Piękny, tak samo. Ładny gap. Piękny trik, którego też nie mogę ogarnąć. Mówię, ja, ja i HILE to, to nie lubimy się. <ścoughs> Oli z Murka na murek. Izja z Mureczka. Bardzo dobrze. No mówię, no. Słucham. Rad. Do hila i po prostu z... wczoraj, to znaczy, no, <noise> dla mnie wczoraj, dla was w weekend, to katowałem tego hila i nic, nic. Szczur Oli Zmurka na many, Noli Flip out Tak samo. Noli Flip jest drugim trikiem zaraz po healu, którego to, nie ogarniam. Znaczy, najlepsze jest to, że ja Noli Varia Flipa. Nawet tak w miarę dobrze, że nie będę się chwalił, no ale no jakoś tam tego Noli Varial Flipa robię, ale Noli Kickflip wyszedł mi trzy razy i był takim szczurem. I po prostu nie wiem, no nie wracam. Nawet nie próbuję katować już, bo się zniechęciłem. A jeśli chodzi o montaż, bardzo przyjemny. Bardzo w ogóle lubię play skate Mag i zawsze przyjemnie oglądam produkcję od nich. Wracamy tutaj do Ryana Disenzo. Wydał przejazd dla Footprinta. I na początku wjeżdża w ogóle z, z jakiegoś budynku, z dachu z flipem w ulicę w dół. No też w ogóle jakieś ogromne schody, gapy zalicza. Ale tutaj moje pytanie: co w ogóle sądzicie o budach Footprinta? Nie no, Mój ziomar miał swoją drogą Grazian, gość w podcaście. Mówił, że podeszwy mega, ale jakoś ten design mi nie do końca siedzi. Switch backside Hurricane, front feeble, front shove it out. Front side, slide, front side flip out. Backside no slide, no lip, big spin, heel flip. Trójazd wybity na backside Cruxa na skrzyni metalowej. Backside Smith na ogrodzeniu. Backside Krugs na róże. Z wybity z banku, Backside Smith. Warial flip przez rurę przy schodach. Backside slide na murku. Back 6 ze schodów. Też ze schodów. Ja, ja, nie, ja nie lubię schodów. No i flipek na placie. I zaraz potem Kickflip Backside 50 na róże truja z jakiegoś podjazdu. I Backside Flip również z podjazdu. Z wybity Backside Smith, e frontside Smith na skrzyni, Frontside 180 i Switch Hill z dużego murka, jeszcze ze schodów, Noli Hill Flip przez Gap, Truja przez Gap, z wybity Backside Hooks na ogromnej skrzyni, Polgem jeszcze Gap, tak samo duży, Wirel Flip, Gap, Inward Hill, Kick Flip przez też gap. Z Krzynia metalowa i chodnik niesamowite. Backside 180 nose grind. Truja na Flacie. Ja mam, mam wrażenie, jakby to nie wiem, jakaś szkoła była czy coś. I noli Inward Hill Flip, frontside No Noli Inward Hill ze schodów. Też mocny triczek. Switch Varial Hill Flip przez gap, Tak samo duży. Backside Crux. Noli Hill Flip Out. Na murku jeszcze przy trawie. Banger. Switch big spin hill flip ze schodów. Backside blind slide na rurze. Zejście w bank. Mocne. Mocne. W ogóle ławka zaokrąglona. Z zaokrąglonym oparciem. I backside, frontside nose grind. Switch flip przez gap. Switch heel flip przez śmietnik. Zaraz potem... Switch frontside 180 na frontside na różę przy schodach. Switch frontside Lip Slate Revert Frontside 180 przez Gap. Jeszcze jakieś ogrodzenie, tak samo. Noli przez rurę przy jakichś ogromnych schodach. Hard przez Gap też ogromny. Noli backside blunt Slide na róże przy schodach. <laughs> backside blunt na murku. Jeszcze tam, była, tam jest rura. Frontside Lipslide na rurze, tak samo mega stromej, ogromne schody. Noli hill flip na Backside Boardslide na rurze. Też trik dla mnie jakiś niepojęty. Kickflip Backside Crux na murku przy schodach. Ale Kickflip Backside Crux udało mi się wpaść. Najlepsze jest, że wpadłem flipem na Cruxa. Przejechałem, nie wiem, centymetr i mnie wcięło. I to tak jakoś randomowo zrobiłem, ja to, jest, to jest tak samo niesamowite. Oli przez rurę. W ulicę w dół. <grywki> kickflip flip, frontside, lip, slide na rurze przy schodach. To już jest Zero Team dla mnie. Trick dla Zero Skateboards. No, oli backside, Crux na rurze przy schodach. Switch backside, blunt slide revert na rurze. I switch backside, blunt Switch frontside, Flip. Przez z czterech dużych schodów jest Switch front 360 Laser. Tak samo z czterech ogromnych schodów. Noli Front 36 to jest z tego samego spotu. 4 duże schody oli nad rurą na nos blanta na murku. Noli truja ze schodów jeszcze przez rurę Banger. No mocne, mocne z picnic table. Frontside 50 na rurze. Lądowanie też z jakiegoś ogromnego mura jeszcze, bo to ta rura i ten murek przy schodach double set jakiś też mega stromy. No mocny tutaj przejazd. No dużo się dzieje. Uff. Na disenso ładnie wjechał. A też mam tutaj pytanie, jak w ogóle macie stosunek i do niego i do jego nowej firmy, która ma strasznie dziwną nazwę. No i na sam koniec wjeżdża Frontside 360 z takich schodów długich. No mocny, mocny, mocny zawodnik, mocne triki. No ale mówię, ja tutaj już też słyszałem różne opinie, no dużo ludzi jakoś tak go nie lubi. Ja jestem po prostu no, bez zdania w sumie. No kiedyś byłem jakimś fanem za czasów Transport Haleluja i później Double Rock, jego przejazd się nazywał. A teraz po prostu no, skate jak dla mnie każdy inny. Australia, Rowan Davis, przejazd nazywa się Bean Kicker, na Free Skate Mago się pojawił. Co mnie trochę nawet dziwi, że nie na traszerze, a na free. Na początku w ogóle Oli przez ogromny chodnik, długi straszny jeszcze z podjazdu też jest gość niesamowity backtail poprzowity out w bank jeszcze na schodku backset no slide też na schodku też w ten bank Bank w sumie taki chodnik <grym> back 36 wybity przez chodnik na ulicę to akurat mnie chyba najbardziej zaciekawiło w tym przejeździe z wybity oli przez kontener hm. mocne Mocne, nie, nie ma co ukrywać, no gość jest też mega wariatem. Backside nose slide 27 out, na murku pod górę. wybity flip, w ogóle w jakiegoś walla, z kamienia. Kickflip, Oli przez gap, pff, w ulicę w dół. <gryw> Żaden problem. Oli na wąski murek zjechał po prostu. Ale to też straszne, backside nose blunt. Na barierce backside flip ze schodów jeszcze między ścianami strasznie wąsko. Oli z dwóch setów schodów, tak samo przy dwóch ścianach. Backside crux na róże. zaraz potem jeszcze na pełnej prędkości backside crux. Też ulica w dół. <grym> Banger piorun walnął aż się biało zrobiło. Trója wzjazd. Na pełnej prędkości, flipek na flacie i na rurze. Backside Smith Grind przy schodach jeszcze hm. mocno. Frontside 50 na rurze i od drzewa, bo rura przy, przy drzewie. Oli na murek i szybki popszowit na, na ulicę. Też bardzo fajne. Backside slide na zaokrąglonej rurze w dół. Frontside Smith na róże przy schodach też jeszcze tak fajnie zszedł w takim oli, jakby Frontside Lipside na róże przy schodach, tak samo no, mocne i rozpęd ze skutera i mega oli jeszcze na koła do longboarda, mega długa ulica schodnika na chodnik, gepik pełna prędkość, no. Ciężki, ciężki, no niby zwykłe oli, ale to jest tak ciężkie, żeby taką długość przeskoczyć. Także no dobry przejazd. Krótki, 2 minuty 43 sekundy, ale jest konkretny. Muszę przyznać, że nie znałem tego gościa prędzej. Bruno Silva, przejazd nazywa się Bobby. I na początku fake flip na switchmeny, Na murku, jeszcze lądowanie w dół, z wybity front tail, front heel out. Bardzo fajny trick. Heel flip na backside, yy, nose slide. Też fajny triczek. Nowy kick flip, nose -y. Switch frontside, nose slide. Fake flip out. Jeszcze nad murkiem jednym musiał przeskoczyć. Ogromny kick flip na frontside, nose blunt slide. Taki power slide. <gryw> Nie rozumiem, ale mi się strasznie to podoba. Noli hill flip frontside tailslide na switch Nose meny fake flip out tak samo bardzo fajny triczek frontside y bluntslide na ławce noli hill flip frontside tailslide tu fakey na ławce i switch flip na switch back Taila, revert również na ławce kickflip meny lekko w dół mureczek i frontside flip przez tę skrzynię metalową. Noli frontside hill przez gap, jeszcze przez rurę backside big spin ze schodów. Krótki odjazd backside boardside to fakey na łamanej rurze na dole. I half cup flip, no slide na murku przy schodach w dół. Backside nose grind. noli pop out. I back 36 ze schodów zaraz potem tym. Hill flip w ogóle przez ogrodzenie, przez bramę taką. Frontside 50. Backside out na rurze przy schodach. Nice. Backside heel ze schodów, jeszcze przez bramkę. jest Również na tym spocie. Switch flip. Mega triczki. Backside 180 fake nose grind na ławce. I fake heel na Switch Backside Five. Tak samo. No, mega połączenie. Hill flip na nose many, No Oliverial out. John Dillo. <laughs> Backside slide Flip out na ławce też blancik z flipem ładny tryczek Meny. no, z many. no flip out jeszcze też przez można powiedzieć długi schodek <grym> musiał przeskoczyć varial hill flip ze schodów switch varial hill flip z trzech dużych schodów mega fajne no backside set hill na chodnik w dół i wjeżdża tutaj Fake frontside hill z podjazdu. Też w ten ulice w dół. Frontside nozgrain na krótkim murku. Fake Truja przez y, murek. Bardzo fajne. Tutaj też nie wiem jak mam to nazwać. Jest taki kanał przy wiadukcie w Stanach. do znany spot. Switch frontside flip. W ten ogromny bank. Nie wiem. No, Kojarzycie pewnie ten spot, jak to oglądacie? Frontside North Grand, no Flip Out. Jeszcze na, jakiś, na jakimś chyba zakładzie spot. Też wydaje mi się, że widziałem ten albo gdzieś podobny, bo te takie spoty też już ja Tutaj widywaliśmy na filmach desk no pełno razy i przejazd. Jak najbardziej na tak. No i montaż tygodnia. No i co? Powiem tak. Przedstawię wszystkich riderów tutaj. Aiden McKay, Jalte Alberg, Nick Stein, David Stenstrom, Paul Grund, August Bozant, Mike Anderson, Kevin Rodriguez, Louis Lopez, Roman Gonzalez, Cyrus Bennett, Brian O'Dwyer, Ivan Hay, Rico Abdoł, Sage Cesar, Sean Pablo, Vincent Auzeri. No i tutaj mowa o nowym montażu od Bena Shadorna. I think one more maybe. No, cudo, nie? Taka ekipa we Francji. Czego chcieć więcej? Samych Bengów tylko, nie? No i mamy tak. Aiden wjeżdża. No, i front przejście na front MIFA. Nie wiem, też fajne połączenie w sumie. Tylko na murku. Nie wiem, Banger <laughs> Switch Front side heel, y y Switch Varial Hill przez Gap. Wiadomo kto robił. Jalte. <laughs> to jest też chyba jakiś jego największy numer. No. Cały czas Varial z na Switchu robi. Nick, Oli, tak samo na pełnej prędkości mega długie Oli, hill, e, hill flip. switch hill flip i switch front 5 O, gapik na na 50, na Favo, e, kickflip Backset five o noli hill flip, nose sekwa, front it na flacie, zaraz potem długi Backset nose slide na murku. I kickflip. Nick, Nick Stein ma specyficznego flipa jakiegoś takiego. Nie wiem, i, i ta przednia noga, i te ręce ma tak ustawione, że po prostu wiadomo, że to on robi. <grywki> kickflip. I Wally -E jeszcze ze schodów. Frontside flip. Przez jakiś krawężnik. Melon. <grywki> Frontside 180 na Switch backside Cruxa. Wewnętrzne backside, backside 50 na róże Przy schodach noli frontside 180 na switchbackside Cruxa. Na schodach switchbackside Non Slide Revered. Noli, noli frontside 5 na donicy i Imposic. Imposto też raz w życiu mi wyszedł. Frontside Flip z podjazdu na pełnej prędkości. Mega zajawa, no, jak ktoś robił ładnie front set flipa to też. No, kolejny trik, co nie ogarnę nigdy. Frontside 50 z banku na barierce dość sporej. Nice. Też ogólnie, jak w bitach i na bankach jakoś latacie lub ktoś lata, to po prostu podziwiam. Meny. Oli na chodnik i. Backset flip przez ulicę od Jaltę Puh. i tutaj Jaltę zrobił po prostu no niby oli. Ale to oli jest tak cudowne, że nie wiem, przewijałem sobie nie, 10 razy, żeby tylko to oli obejrzeć. Nie wiem, schody, chodnik, krawężnik, jeszcze kolejny chodnik. No, strasznie wjechał, nie? No, Rod. Backside no slide, back 2.7 out, front lip i nose grind w poljem, transfer na 50, na murku. Niesamowite, no Kevin Rodriguez też jest, też jest mega z hejtem. Backside 180 ze schodów, jeszcze też odjazd przy dwóch jakichś ścianach, jakieś przejście. Backside board Oli przez krawężniczki, w sumie przez takie wnęki. Frontside 50, zejście w Polżem melon w bank, spory transfer na 50 na krawężniku. No Kevin Rodriguez jest wariat. I kiedyś miałem, jak odszedł z polara, to tak jakoś dziwnie. Stwierdziłem, że Kevin Rodriguez pasuje do tego polara idealnie, ale jak w tym hokeju jest, teraz to w ogóle co innego też zajawa. No i Louis jest frontside 180 ze schodów, half cup ze schodów i na barierce frontside nose grind. <grym> Jeszcze wszystko też cały czas jest w dół, więc trudniej. No i w ogóle Ben Shadorn chyba też mogę powiedzieć w pierwszej dziesiątce mieści się w najlepszych kamerzystach u mnie. Frontside slide front flip out i switchback set flip ze schodów, kickflip frontside. No slide i Roman Gonzalez zaraz poluim kickflip na front smitha to fakie. Backside smith i na tym spocie jest jeszcze rura i backside boardslide na rurze. Jeszcze przez murek przeskoczyć. Cyrus Bennett ze swoim flipem na banku. Backside smith grind front show it out na zaokrąglonym murku. Fakie fivo fake y flip out, również na tym samym zaokrąglonym murku. Backside Crux na schodku od Jalte. Próba chyba Big spina, ale nie wyszło. Bo ludzie przeszkodzi, przeszkodzi, przeszkodzili Kickflip frontside front front 50. Na schodach. Half Cup Crux i Half Cup Crux to fejki. Y. Też w ogóle w środku donicy. Backside boardside na róże, w dół zajście w kostkę. Sage LSSR, w ogóle, Sage też tutaj wjeżdża z potężnym Oli. Mega się jaram. I na Play w ogóle na flacie robi hila takiego mega wysokiego, co w ogóle też tutaj akurat ten heel flip nie był wysoki, ale na Play jest mega. Hill flip, front side Smith i hard flip, Sean Pablo, backside 180 fake no, na murku, Sage, front tail, front hill out. Murek w Paryżu. Zawsze zapominam, jak ten spot się nazywa. Vincenta Uzeri. Wjeżdża. Woli -E od znaku na backset borset na rurze. Też podobało mi się strasznie. <noise> Połączenie jakie, jakiegoś znaku i rury. No i teraz coś pięknego. <noise> na tych niskich krawężniczkach. Fakey Frontside Crux. Miał zejść chyba. Fake inwardem co Banger co robi teraz jeszcze przed tym wjechał. Fake frontside crux, fake 36 pop out. I przez przypadek fake pop bez miał być fake inward, był fake pop z front cruxa. <grywka> I flip na bęku, Lądowanie wchodnik, a nie, czekajcie, moment fake nie frontside crux. Tylko jak przed krawężnikiem to fake frontside overcrux. Ale jakby na tutaj z tej o kurde, to fake backside crux. No dobra, to mój błąd, przepraszam. No ale wiecie o co chodzi, jak to oglądacie, to i tak widzicie. No i montaż tygodnia, trikiem tygodnia jest oli od Jalte. Naprawdę, to jest tylko oli, ale to oli jest cudowne. Ja jestem em, zwykłego oli. W tym tygodniu największym fanem. No dobra, to więc koniec tutaj. O, tak jak mówiłem, dzięki jeszcze raz za mega pozytywne przyjęcie rozmowy z Dixonem. Możecie dalej pisać jakich chcecie gości. No, ja nie będę to zdradzał, kogo zaprosiłem, ale tak jak mówiłem, pisaliście już, żeby zaprosić. Napisałem, zgodził się pod koniec marca. On będzie miał czas. Ja tutaj się przygotuję do rozmowy. Nie powiem wam. Śledźcie Instagrama. A jak nie to sobie zgadujcie. No. Tak jak mówiłem. Jaki macie, jaki macie stosunek do butów footprinta. Mnie ciekawi. Jaki jest stosunek tutaj do Rejana Disenzo. Co sądzicie o jego nowej firmie. Pamiętajcie. Subskrybujcie. Bo będzie box do rozdania. A jak mówiłem, jest trochę nagród, każdy to weźmie udział. No to jedna osoba zostanie wylosowana. Subskrybujcie kanał, żeby jak najwięcej było. Na Spotify też obserwujcie, bo ostatnio po tej rozmowie z Dixonem wjechało trochę obserwujących, odsłuchań jeszcze więcej. Nice, cieszę się. Na Spotify też, jak chcecie tylko słuchać nie wiem, podcastu na Spotify, to. Napiszcie tam w komentarzu, że chcecie wziąć udział, i też obserwujcie. To mówię, ja biorę wszystkich pod uwagę: YouTube, Instagram, no Facebook nie, bo tam nie ma profilu YouTube, Instagram, Spotify, bo na Apple chyba nie można komentować. Chyba nie, nie wiem. <grytanie> nie zwróciłem uwagi, to jest najlepsze. No dobra, także zrobiła się pogoda, jest fajnie, jest super. Już nagrywy jakieś lecą. Cieszę się. Także no, dawajcie znać w komentarzach. Wszystko. Możecie nawet się pisać. Przecież wiecie, że ja każdemu na Instagramie odpisuję. Mimo że czasami to trwa kilka godzin, a czasami jak się zdarzyło, że ktoś napisał, to akurat byłem dostępny i odpisałem od razu. Także jak macie swoje jakieś propozycje, to piszcie. A i jeszcze coś. Ktoś yy, pod poprzednim epizodem napisał, że fajnie by było, jakbym dodał jakąś muzykę. Tylko jest taki problem, że no, nie dam muzyki z filmów deskorokowych, bo jeszcze mi tutaj ściągną. Mimo, że ja tutaj na YouTube nie zarabiam nic, no grosza, no nawet nie przykrażam tych progów, żeby coś zarobić. Jakbyście subskrybowali... To by było fajnie, udałoby się coś tam zarobić. <laughs> Szczerze, to zamiast tej kasy, bo nie będę mówił, że nie wiadomo ile tam zarabiam, no, ale jakoś też nie narzekam. To, to raczej, bo bym się cieszył, jakbym dostał sprzęt deskorolkowy. No. Nie wiem, no. u mnie to trzy deski, cztery deski w sumie na rok idą. To, to nie wiem, jakby firma mi jakaś dała cztery deski, to by ł najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No dobra, Jeśli chodzi tutaj o muzykę, to jeśli byście chcieli z muzyką, to mogę sobie włączyć to no, dodać w sumie w tle. Ale zróbmy tak, że jeśli są osoby, które produkują muzykę, to zapraszam tutaj do kontaktu. No, mogę sobie waszą muzykę puścić i... Tyle, no mam najbardziej na czym by mi zależał to nie wiem jakiś instrumental, jakiś lo-fi, jakiś rap, taki tylko nie dajcie mi drillu, proszę, nie dawajcie drillu, nie widzę drillu. Jeśli słuchają mnie ludzie, którzy lubią drill, to ja do was nic nie mam, ale ja nie dawidzę drillu. No, także no tyle ode mnie. Dzięki, że słuchaliście, nagrywajcie. Bo jest piękna pogoda. Słoneczko akurat świeci. U mnie to U mnie jest akurat niedziela. Młoda godzinka. Zaraz się ubieram, idę na dechę. No, trzymajcie się. Do zobaczenia na desce. Yo.